Witam serdecznie. Aktualna pogoda nas za bardzo nie rozpieszcza. Dlatego też wiele osób, gdy tylko może sobie na to pozwolić, to zaszywa się w domu, rozsiada w fotelu z kubkiem gorącej herbaty albo na przykład kakao. I to kakao, powiem szczerze, to jest chyba najlepszy pomysł. Po pierwsze, daje dużo energii, która w taką pogodę jest nam niezbędna, aby w ogóle mieć ochotę wyjść na dwór. Do tego ciepły napój bez wątpienia działa rozgrzewająco, a samo kakao, stanowiące istotny element napoju mleczno-kakaowego, jest już pokarmem wręcz magicznym. Tak przynajmniej twierdzili Indianie, którzy delektowali się wyrobami z kakao już 5000 lat temu. Jak wspomniałem, przypisywali mu właściwości magiczne, ale też ziarno kakaowca stanowiło dla nich produkt niezwykle cenny. Czego przykładem może być to, że wspomnianych ziaren używali jako waluty. Król Azteków Montezuma pijał napój kakaowy w specjalnym złotym kielichu i spożywał ich podobno kilkadziesiąt dziennie. Doprawiał je też przyprawami, w tym wanilią, czyjąc z niego coś naprawdę smacznego, czym nie pogardzi żaden smakosz w dzisiejszych czasach. Drzewa kakaowca rosną wyłącznie w tropikalnym klimacie, w gęstych, deszczowych lasach. Biorąc jednak pod uwagę kurczące się połacie tych lasów, pociąga to za sobą coraz większą trudność w pozyskiwaniu tego surowca, a co za tym idzie, rosnące ceny. Wiele organizacji i ludzi alarmuje, że nierozsądna gospodarka może przyczynić się do poważnego deficytu ziaren kakaowca na świecie. Apeluje też, aby kupując produkty wytworzone z kakaowca, zwracać uwagę na ich pochodzenie. Tylko bowiem zrównoważona gospodarka może zatrzymać niekorzystne zmiany i zatrzymać groźbę tego, że kakaowca zacznie brakować. Żeby zbytnio nie moralizować, to mój apel jest taki, żeby zwracać uwagę, z jakich plantacji pochodzi kakao czy jego przetwory, które kupujemy. Produkty wytworzone z poszanowaniem natury i ludzi zazwyczaj są oznaczone specjalnymi certyfikatami. Najbardziej zaś apeluję, aby szanować kakao jako jeden z darów natury i cieszyć się, że jest, delektować się jego smakiem i pamiętać, że wysokiej jakości produkty naturalne są dla nas niezwykle wartościowe. Warto więc zachować je na przyszłość, dla nas i dla naszych dzieci. Tymczasem zagotowało mi się mleko, więc idę sobie dosypać kakao i wskoczyć pod kocyk. Może dodam też trochę wanilii, jak to czynił król Montezuma. Państwu zaś życzę miłego oglądania najnowszej oferty Lidla i udanego dnia. Do usłyszenia!